W tym przykładzie też jestem leniwy. Zauważ, że w porównaniu do poprzedniego przykładu do pierwiastka mamy dopisany znak minus. To ten minus nie ma wpływu na r. R zostaje równe 2. Następnie zobaczmy, czy zgadza się sinus. Y przez r. Minus 1 muszę wstawić, podzielić przez 2, mam minus 1, drugą. Tu się zgadza. W kosinusie muszę dostawić znak minus. W tangensie tutaj muszę dostawić znak minus. Więc ten znak zniknie, ponieważ minusy skrócą się. I ten znak na końcu też zniknie. Tutaj zniknie, tu się pojawi. I skrócą się minusy i gotowe.